Dla nich góry były wszystkim, tak jak dla mnie. Oni mieli dokumenty napisane jeszcze przez królów. Wiedzieli, że to jest ich własność. Ówczesny rząd wykupił hale, wszystkie hale, żeby górale utracili swoją własność. Oni mówili, że panie, oni chcą Tatr zrobić zoo, żeby przyjeżdżali turyści i oglądali. Jak ja jeździłem do tego Zakopanego, to było to dla mnie wszystko wzruszające. Ja miałem łzy w oczach, że gwary, dym spalonego drewna, zapach tego drewna, mowa, chód górali, to wszystko było wspaniałe.